Witam was wszystkich serdecznie. Na samym początku chciałbym was poprosić o zasubskrybowanie kanału oraz rzucenie dzwoneczka oraz zostawienia komentarza. A dzisiaj goszczę na mojej kanapie Ewelinę, która była zwycięzczynią konkursu jakiego? Kipranka, organizowanego przez Decathlon. Dokładnie, więc możecie sobie pomyśleć, że trochę sponsorowany, ale to taka mój pomysł, żeby porozmawiać razem na temat wywiadu. Piąteczka na start. Dobra, powiedz, jak ty w ogóle wygrałaś ten obóz i o co w tym obozie chodziło? Jeżeli chodzi o sam obóz, wygrałam na podstawie wystawienia opinii przetestowanych butów Kipran KSKD. No. Później po przetestowaniu butów trzeba było przyjść. Ale co musiałaś z tymi butami rzucać z okna, czy co to nie wiruje? Nie no, razem z tobą na Run Beach Morning przebiegliśmy godzinę na terenie piaszczystym, na ściółkowym polesie, po deptaku biegaliśmy, tak naprawdę każdą nawierzchnię chodnika sprawdziliśmy i w swojej opinii zawarłam informację o tym, że buty się sprawdziły i na plaży, i na ściółce, i na żwirku, i na deptaku. Okay. Opisałam też, jak one amortyzowały stopę. Czyli bardzo obszernie tak dałaś opinię, ale co, ty masz takie doświadczenie na temat butów? Jak to się stało, że potrafiłaś taką opinię napisać, żeby wygrać obóz w Szklarskiej Porębie? Wyobraźcie sobie, co ty zrobiłaś? Prawda jest taka, że ty dałeś tam wskazówki, więc wzorując się na twoich wskazówkach, postarałam się ocenić każdą część buta, ponieważ ty jesteś zawodowym biegaczem, więc stwierdziłam, że twoja opinia będzie ważna też. Okej, czyli wykorzystałaś po prostu to, co ci napisałem, ale teraz powiedz mi, co ty masz za doświadczenie z samym bieganiem? Jak ty w ogóle zaczęłaś? Co tam u ciebie się działo? Czemu ty w ogóle tutaj siedzisz i co masz wspólnego z bieganiem? W zasadzie bieganie zaczęłam od Run Beach Morning teraz w maju. Run Beach Morning, czy w marcu. Tak, Run Beach Morning przede wszystkim. Ktoś cię namówił, czy co? Paulina. Paulina mnie namówiła na RBM. Próbowała już w zeszłym roku, ale ze względu na to, że ja pisałam pracę licencjacką, ja powiedziałam, że nie za bardzo. Okay. Wtedy chciała, żebym chodziła, ale ja powiedziałam wtedy, że nie. Natomiast postanowiłam, że w przyszłym roku podejmę decyzję, do was dołączę. No dobra, czyli już wtedy podjęłaś decyzję taką odroczoną i to nie było. A zacznę od poniedziałku, to nie. Zacznę. Udało nie, się. Były pierwsze zajęcia i na pierwszych zajęciach frekwencja 100%. Okej, okay, super. Nie, no naprawdę często zaczęłaś chodzić, a powiedz, czemu zaczęłaś chodzić? Co to dla ciebie było, jeśli chodzi o te zajęcia? Bo to jednak trzeba wstać wcześniej rano, przyjechać na tę plażę. No to nie jest to łatwe. Czemu w ogóle zaczęłaś chodzić na takie zajęcia? Mieszkam blisko, więc mi lokalizacja odpowiadała jak najbardziej. No i postanowiłam też zacząć się odchudzać. Okay. Więc była to dobra motywacja, żeby się wdrożyć w bieganie, czyli jakąś tam aktywność fizyczną nawiązać. No jestem zadowolona, ponieważ tak jak w marcu ledwo byłam w stanie przebiec 3 km z wami, to tak w maju się już poprawiło na 4, a teraz potrafię 5 przebiec. Okej, okay, czyli wielkie gratulacje za to, że progres jest i motywacja jest i cały czas z tego co wiem, to pracujesz nad sobą dalej. Tak, nadal pracuję, już mam 14 kilo mniej. Pamiętasz, jakiś czas temu mówiłam dycha, teraz 14. Wiszuję naprawdę mega, mega sztosy. Więc widać, że uśmiech na twarzy, więc chyba to jest motywujące do dalszej roboty, te efekty. Tak bardzo. No dobra, to dalszej roboty. Co to dalsza robota? Co ty masz za plany? Co ja mam za plany? Tak. Docelowo mam zamiar jeszcze zgubić 20 kilo, więc jeszcze trochę pracy przede mną. Okej. Okay. Natomiast szacowane efekty Ej, są... Ej, to ty tu w ogóle będziesz, czy znikniesz całkowicie? Będę istniała, będę, natomiast wagę już będę miała proporcjonalną do wzrostu, BMI. Okay. Także no już wstąpię na zdrowy styl życia. Jasne. Na pewno z biegania nie zrezygnuję. No dobra, to co na śniadanie dzisiaj jadłeś? Koktajl odżywczy. Dobra, drugie śniadanie. Drugie śniadanie?
drugiego śniadania dzisiaj nie było, bo późno wstałam, więc był obiad. No dobra, czyli gdzieś jest też luz w tej diecie, nie ma takiego ciśnienia jakiegoś. Nie ma takiego ciśnienia, prawda. Pytam o żarcie, bo też się tym zajmuję na co dzień, więc bardzo mnie interesuje, co ty tam szamasz. No i takie przykładowe, ulubione twoje posiłki, mówisz, abyś zjadłabym to z tej diety. Są takie rzeczy, które mega lubisz? Są takie, które mega lubię. Na przykład lubię, uwielbiam paluszki surimi, po czym się przekonała moja dietetyczka, że wiecznie figurują na talerzu. Okej, czyli te czerwone takie skraba. Tak, te skraba, dokładnie. Natomiast te koktajle, które mi zaoferowała, bo to jest podstawa tej diety, to też są rewelacyjne. Skomponowałam już taki, który uwielbiam, jest moim priorytetem. Okej. A jakbyś miała sobie przypomnieć ten okres przed tym, jak zaczęłaś, to co u ciebie było takim, co teraz może z tej perspektywy widzisz, że robiłaś źle? Robiłam źle. Tak, brak aktywności fizycznej. Czyli brak aktywności numer jeden. Tak, numer jeden. Jadłam fast foody. Jadłaś fast foody, dobra. A w okresie zimowym mnóstwo chipsów się pojawiło. No i jakim cudem udało ci się z tego zrezygnować? Bo dla to jest chyba trudne, nie? Teraz van na McDonalda. No jak to zrobiłaś? No jest trudne, natomiast też nie było tak, żebym ja gościła w McDonaldzie dosyć często. Zdarzyło raz na jakiś czas. Natomiast jakieś czekoladki podjadałam, jakieś torciki w pracy. Czyli swój kredens miałaś z słodyczami? Czy tutaj, czy nie tak? Nie, kredensy nie, absolutnie. Aczkolwiek bycie nauczycielem ma to do siebie, że wiecznie nauczyli obsługują kurczami. No tak, a w sumie co chwilę pewnie ktoś tam urodziny. Tak, co chwilę ktoś tam urodziny, co chwilę jakieś słodycze, także to się tam kręciło jakoś. Natomiast teraz, jeżeli coś takiego się pojawia, to jestem w stanie albo definitywnie odmówić. Dobra. Ponieważ priorytetem w ogóle dla mnie jest to, żeby jednak dążyć do tego, żeby tą wagę zgubić jak najszybciej. I żeby w końcu siebie zaakceptować. No z tego co wiem, to robisz to 6 miesięcy, 7 miesięcy, jeśli już... Znaczy dietę tak? Zaczęłam od maja. Dietę od maja, ale od marca zaczęłam z wami. 5, 10, no prawie 5 miesięcy. No prawie 5 miesięcy, no. No właśnie, widać kolory na twarzy. Masz uśmiech, masz, więc jakichś spadków energii nie ma. Nie ma. Na zasadzie czuję się zdecydowanie lepiej, bo bywało tak, że moja noc trwa 8 godzin na 100%. Ja się wcześniej chodzę kłaść spać. Natomiast ja rano jak przyszłam do pracy, było ciężko w ogóle mi się podnieść z tego łóżka. Dalej bym spała. Natomiast od kiedy jestem na diecie, budzik zwolnia, ja od razu na nogach. No dobra. Czyli teraz może przejdziemy do tego obozu w Szklarskiej Porębie, bo w sumie tak, zaczęłaś biegać, przyszłaś na Run Beach Morning, potem zaczęła się dieta i zrzuciłaś już 14 kg, więc naprawdę gratulacje. No i zobacz jak to się toczy, nie? Nagle przyjeżdżasz na testy butów i wygrywasz buty. Moim zdaniem to nie jest do końca przypadek, chociaż 200 osób startowało, ale dobra, jeszcze nie dochodźmy do tego, jak to się stało. Jak było na tym obozie, albo może co poczułaś, jak wygrałaś obóz? Jak wygrałam obóz, dostałam tego maila, to poczułam tyle endorfin, byłam tak szczęśliwa, zszokowana. Zresztą ty również, jakbyś się zadzwoniła, nie mogłeś wyjść z szoku. Także to naprawdę było rewelacyjne uczucie. Takie nie do opisania, tym bardziej, że po raz pierwszy grałam. Okej, więc także, tym bardziej super. Tak, tym bardziej super, oczywiście. No dobra, ale wydaje mi się, jak wtedy do ciebie zadzwoniłem, że prócz tych moich endorfin i twoich endorfin wyczułem, że się boisz, żeby tam pojechać. Że się boję, tak. Oczywiście bałam się, bo się bałam tego, że pojawią się biegacze, którzy jednak pokonują wyższe dystanse, typu 10 km, 20 km, maratończycy. Natomiast ty mnie przekonywałeś, że tak nie będzie. A suma sumaru, jak się tam pojawiłam, to się okazało, że tak było. Nie wiem, jak to możliwe. Tak, no, puszczałem taką gadkę, że a na pewno to przypadkowi ludzie się zgłosili i na pewno będzie wszystko w porządku. A tutaj zgłosili się... Testowali biegacze. Amatorzy biegacze, ale już tacy z dużym stawem. Tak, dokładnie. Dwóch było takich, którzy startowali w półmaratonach. Jedna dziewczyna startowała w triatlonach, w ultra. I jeszcze jakiś wybieg, ale jak się nie pamiętam.
No dobra, a gdybyś teraz miała podjąć decyzję z tą ekipą, byś pojechała jeszcze na jeden taki obóz, czy nie? Tak, bo tam już na koniec obozu były oczywiście propozycje, że jeszcze raz się tam spotkamy w Szklarskiej Porębie w tej samej ekipie. Aha. Albo pójdziemy na jakikolwiek inny bieg. No. Na którym na pewno się spotkamy w tym samym składzie. Właśnie, mówisz o biegu, bo tego nie dopytałem Cię w kulisach. Dostaliście coś? Jakiś start w biegu? Na chwilę obecną jeszcze nie, aczkolwiek niebawem go dostaniemy. Dobra, czyli to jest jeszcze niespodzianka. Też było w pakiecie startowym, czyli wygrałaś tam obóz w Szklarskiej Porębie. Co tam jeszcze było? Obóz w Szklarskiej Porębie, buty Kadeki i Fran. Okej, to pokażę mi jeszcze te buty. Spódniczkę. Okej. Decathlon mam na sobie, tak? I oczywiście bluzkę. I bluzkę. Od nas też dostałaś tutaj z Decathlon czy może wyprawkę w postaci bluzki. Coś jeszcze dostałaś? Saszetkę dostałam. Mam. A, jest saszetka. Też taką mam. Ten sam kolor. No widzisz. No dobra, i pojechałaś tam, czyli pojechałabyś jeszcze raz z tą samą ekipą? Tak, pojechałabym zdecydowanie, ponieważ ekipa była tak super zorganizowana. W ogóle trafiliśmy w przedział wiekowy, byłam najmłodsza, okay. Ale najstarsza osoba była w wieku 46 lat, więc mając na uwadze to, że ja mam 28, trafiliśmy w przedział grupowy 28-46, okay. Czyli nie było nikogo młodszego, nikogo starszego, no poza trenerem. No tak, no trener dojrzały, więc... A pamiętasz, jak się nazywa? Tak, Andrzej Szczupak. Andrzej Szczupak. Pozdrawiamy serdecznie, że poprowadził tutaj naszą wysłannicę z Gdańska. Tak, i organizatorem całego obozu w Szklarskiej Porębie organizowanym przez Decathlon był Rafał Nasiłowski. Rafał Nasiłowski. Nasiłowski, tak. Okej, okay. Dobra, to też pozdrawiamy i dziękujemy tutaj za dobre doznania i też wprowadzenie atmosfery, bo jednak zintegrowanie osób od 28 do 46 lat i jeszcze na różnym poziomie sprawności, tak. To jest naprawdę mega wyczyn, bo to nie jest tak, że ty mówisz, a nie pojechałam, nie zraziłaś się tym obozem. Nie zraziłam się, absolutnie. A miałaś taką obawę przed pojechaniem, że możesz się zrazić? Znaczy, nie, raczej takiej obawy nie miałam. Obawiałam się tylko po prostu, że ja zostanę gdzieś w tyle, że treningi nie będą dopasowane tak, żebym ja też dała radę. Natomiast jak byłam tam na miejscu, to troszeczkę zmienialiśmy treningi pod kątem mnie. Okay. Natomiast, ponieważ grupa była w stanie przebiec 10 km, dobra. To załóżmy oni biegli te 10 km, 4 osoby, a ja z koleżanką zostawałam i załóżmy robiłyśmy swoje inne ćwiczenia, bo ona też była na innym poziomie biegania. Nie dorastała jeszcze do pięt tamtym. Natomiast dla nas dwóch zorganizowali w tym momencie coś innego, jak już ten główny tam bieg. Czyli po prostu mieliście swoje moduły wydzielone dodatkowo, tak. I dało się wykonać dodatkowe ćwiczenia i też się rozwijać na tym obozie. Tak, dokładnie. Z tego co ja wiem i mam nadzieję, że wykorzystam trochę zdjęć do tego wywiadu, jak tam pięknie wyglądało, nie? Bo oprócz samego obozu treningowego wydaje mi się, że tam dosyć ładnie było. Widoki były cudowne, bo nieraz było tak, że grupa biegnie do przodu, a ja się zatrzymywałam, wyciągałam telefon i robiłam zdjęcie, a później się starałam dogonić. Tak, bo nie byłam w stanie pominąć tych widoków. No, po prostu rewelacyjne, wybierające dech w piersi. I na pewno z chęcią, jak już będę miała taką możliwość, zabiorę syna i pojedziemy do Szklarskiej Poręby, okay. Sobie odpocząć i podwiedzić super. Górę. Może kiedyś się wybierzemy jako Rambić Morning, skoro takie fajne tam tereny. Można by było, ponieważ w niedzielę, w ostatni dzień pobytu w Szklarskiej Porębie, byliśmy na bieżni. Na stadionie tam Szklarskiej Porębie i nie zgadniecie, kogo spotkaliśmy. O, no dawaj, kogo spotkaliście? Mistrzynię Polski w lekkoatletyce na 800 metrów, Annę Sabat. No co ty mówisz, tak. Naprawdę? Nie, no to po naprawdę. Po prostu oglądaliśmy jej trening, patrzyliśmy na ten trening i mówimy, nie no, ona musi być jakąś mistrzynią, coś trenować, no bo było to widać w samym treningu. No i jasne. Oczywiście, kiedy my swój zakończyliśmy, widzieliśmy, że ona też na chwilę się zatrzymała, podeszliśmy do niej i z nią porozmawialiśmy. Okazało się, że jest bardzo sympatyczną dziewczyną, bardzo fajną i no na pewno życzymy jej dobrej kariery. Super, no pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie z Gdańska, więc tak. No ale też pokazuje, że to są normalni ludzie, to trenują na poziomie wyczynowym, a niekoniecznie, tak. Niekoniecznie są tacy zadufani w sobie, są otwarci. Tak, bardzo otwarci.
Zresztą też się przekonałam, ponieważ jak zaczęłam biegać z Run Beach Morning, a później zaczęłam wdrażać jeszcze dwa treningi w tygodniu, takie samodzielne z koleżanką, z Natalią zresztą. Z Natalią, tak. To jak biegałyśmy po lesie, to nieraz zauważyłyśmy, że mijające biegacze nieznające nas machali nad ręką na powitanie. Tak, 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 tak. To jest bardzo fajny zwyczaj i zachęcam, żeby to robić też samemu, nie? Żeby pomachać gdzieś to do przechodniów. No dobra. Byłaś na tym obozie, jak to wyglądało tam w praktyce, jeśli chodzi o harmonogram? Trenowaliście, ale co trenowaliście, jak to było łączone z jedzeniem, higieną, integracją i innymi aspektami? Jak to wyglądało od przyjazdu? Prawda jest taka, że czasu dla siebie praktycznie nie mieliśmy indywidualnego. Może okay. Tam pół godzinki czy godzinka w ciągu dnia się wkradła, w momencie kiedy byliśmy się tak naprawdę ogarnąć w pokoju. Dobra. Natomiast ten czas był tak zorganizowany, że my wspólnie spędzaliśmy na integracji wieczornej. Natomiast tak, od samego przyjazdu, w momencie kiedy przyjechaliśmy, się zakwaterowaliśmy, o godzinie 13 mieliśmy spotkanie organizacyjne, dostaliśmy wszystkie pakiety. Tak, wszystkie pakiety otrzymaliśmy. Po tym spotkaniu poszliśmy zjeść obiad na wstępie, odczekaliśmy godzinkę i poszliśmy w teren. Okej, okay, czyli od razu po przyjeździe, ile czasu tam jechałaś? W sumie 10 godzin. 9-10 godzin, bo miałam przeboje, jadąc do Szklarski Poręby. Co się stało? Generalnie zerwała się linia trakcyjna, ktoś wpadł gdzieś tam pod pociąg w Lesznie i stałam pociągiem sobie 1,5 godziny w Poznaniu. Okej, okay, ale udało się, w końcu dojechałaś i od razu po przyjeździe było zakwaterowanie i jazda na trening. I jazda na trening, tak. Musieliśmy czekać tą godzinkę po obiedzie, powiedzieliśmy, że się przyszykować, ubrać oczywiście ubrania z Kiflan Campu. Przede wszystkim buty miały być ubrane. No tak. Tak, żeby się właśnie, co my testowaliśmy? Buciory! Buciory, kadeki. Kadeki testowaliśmy. Też Ewelina w taki sposób wygrała ten obóz, ponieważ te buty testowaliśmy na Run Beach Morning i było nas 40 w dwa dni jakoś, tak, no, łącznie. Jakoś sporo nas było. Tak, i wyobraźcie sobie, że 219 opinii spłynęło do Decathlon i dwie osoby na 10 z całej Polski wygrały z Gdańska i to z naszej ekipy, więc to było po prostu niesamowite, więc fajnie, że ty wygrałaś właśnie ten obóz i zdecydowałaś się pojechać, bo mówię o dwóch osobach, ale sama pojechałaś, nie? Sama pojechałam. Tak. Natomiast oni chyba potem wytypowali jeszcze inną osobę na jej miejsce, gdyż chcieli jednak tą dziesiątkę uzbierać. Okej. Natomiast suma summarum była to szóstka, bo jednej dziewczynie po drodze padło koło od samochodu w połowie drogi, na czym nasz organizator bardzo ubolewał. Okej. Potem komuś dziecko rozchorowało i ktoś tam jeszcze z tej osoby też nie mógł dojechać. To i tak całkiem fajnie, 60% frekwencji. Myślę, że bardzo fajnie, że tyle przyjechało. No dobra, trening o tej 13 chyba skończyliśmy, co wy dalej robiliście? Tak, po treningu później wrócili, czy na treningu zrobiliśmy? No powiedz też, opisz co ten trening był, czy to było poszliśmy, granie w szachy? Czy... Nie, poszliśmy w las. Oczywiście wszędzie, tam w ogóle chyba całe życie mają pod górkę. Gdzie by się tam nie poszło, tam jest wiecznie pod górę. Całe życie pod górkę. Owszem. No i poszliśmy w stronę Kamieńczyka, popularnego wodospadu tam w Szklarskiej Porębie. Tam robiliśmy przebieżki. I no, większość grupy się udała później na przebieżkę wyżej w szczyt, bo mieli zrobić trzy przebieżki po 4 km, okay. Więc oni pobiegli dalej, ja natomiast zostałam i ja pokonywałam sobie trasę w inny sposób, tak żebym pokonała swoje 5 km. Dobra. Pod górkę i z górki i tak długo. A czyli jednak czasami zdarza się, że było z górki. No bo już było pod górkę, no to potem musiało być z górki. Tak, ale no ogólnie sumarycznie. Natomiast nigdzie sumarycznie. Nie było takiego płaskiej nawierzchni u nas. Przyjechałam do Gdańska i wszędzie szłam normalnie, to po prostu byłam w szoku. Że tak może być. No tak inaczej już było, jak wróciłam do siebie, bo tam autentycznie zachęcam, gdzie się jeszło wszędzie góra, dół, nie? Super, super. No dobra. No więc był ten trening, po treningu wróciliśmy, mieliśmy czas, żeby się ogarnąć z powrotem, żeby się odświeżyć. Zeszliśmy na 18 na kolację. No i po kolacji oczywiście na salkę, na rozciąganko. Okej. Okay. Także rozciąganie na sali. Później po rozciąganiu też mieliśmy czas, żeby podejść sobie do pokoju, się odświeżyć.
Później zeszliśmy na chwilę na dół. No i w zasadzie taka luźna atmosfera już była taka bardziej zapoznawcza, że sobie tutaj piwo wypiliśmy. Okej, czyli też integracja wleciała, nie było samego trenowania, nie było gdzieś tam tak, tego... ale to była taka integracja wstępna, że tak powiem. O, to co się działo dalej? Tak, bo taka prawdziwa integracja była planowana dopiero na dzień kolejny, według harmonogramu. Także to był pierwszy dzień. Do łóżka trafiłam po północy. I rano o 7 pobudka, o 8 śniadanie, powrót do pokoju, wyszykowanie się, no i oczywiście poszliśmy na regla. Regla? Znaczy się? Na regla, nie wiem jak to się tak naprawdę wymawia, ale no poszliśmy na regla, tak mówimy. Okej, dobra, sprawdzimy, to jest zawsze edukacja dla nas również. Okej, dobra, a jesteś w stanie opisać, co robiliście, jak poszliście na regla? Tak, jestem w stanie opisać. W zasadzie zaczęliśmy biec truchtem. Okay. Truchciciem sobie dobiegliśmy do pewnego momentu. Na wysokość właśnie 800 metrów nad poziomem morza. 800 metrów nad poziomem morza, czyli już wiemy mniej więcej jaka to jest wysokość w stosunku do tego miejsca, w którym siedzimy. Tak, dobra. Dokładnie. No i tam podbiegliśmy i tam w zasadzie trener ustalił trening 3-kilometrowy, ale razy 4 powtórzenia. Okej. Z tym, że polegało to na tym, że 3 km trzeba było przebiec najszybciej jak się jest w stanie. Okej. Później miało być 6 minut spaceru, truchtu, tak żeby organizm ochłonął. I później znowu powtórka 3 km. Czyli 4 takie. I tak 4 razy. No ja oczywiście nie dałam rady tego zrobić, więc ja w tym czasie miałam dwójki. Dobra. Ja miałam dwójki czyli razy. Czyli objętość wyszła ci 8 km, dobrze liczę. Znaczy ja miałam 4 dwójki razy 3. Czyli 6 km. Tak, 6 km. No dobra, czyli taki wytrzymałościowy trening. A czy to też było pod górkę? Czy stadion? To było pod górkę. Pod górkę, w lesie. Szacun. Tak. Później po zakończeniu treningu wróciliśmy z powrotem z góry na dół. Pojechaliśmy do hotelu. W hotelu znowu szybko się wykąpać, wszyscy zgłodniali na obiad. Nie dziwię się po takim wyczynie. Po obiedzie znowu, żeby pójść się przebrać w ubrania sportowe. Okej. No i czekaj, bo to była już sobota. Tak, to wtedy poszliśmy na stadion. Okej. Okay. Znaczy, nie. Drugi trening. Nie, drugi trening, nie stadion. To poszliśmy obok stadionu na salkę gimnastyczną specjalną. I tam mieliśmy ćwiczenia z piłką lekarską, wzmacniające mięśnie brzucha, rozciąganie, zajęcia z tą piłką, nie wiem, jak się też nazywa, to taka większa. Gimnastyczna. Zwykłą gimnastyczną. To z nią też mieliśmy różne właśnie ćwiczenia na wzmacnianie rąk, barków, brzucha. Czyli taki core ogólny wzmacnialiście. Nie było samo bieganie pod górę, tylko jeszcze był ogólnorozwój. Tak, jeszcze wzmacnianie to było. Także to była taka seria ćwiczeń. No i oczywiście po tej serii ćwiczeń znowu na hotelu. Okej. Okay. Znowu szybki prysznic, powrót na kolację o 18. No i coś działo po kolacji. Po kolacji wszyscy się umówili, że idziemy na saunę. Okej. Okay. No więc spędziliśmy jakieś chyba 40 minut na saunie, no bo pamiętam, jak się rozmawia, że do mnie pisałaś, że nie mam stroju kąpielowego, a tu jest basen. Jakoś sobie poradziłam. No już stanik sportowy. No. Jakoś sobie poradziłam. W każdym razie poszliśmy potem na saunę, a po saunie jednak wszyscy stwierdzili, no to basen. Okej. Okay. A teoretycznie na 20 się umówiliśmy w holu, że wszyscy byli gotowi do wyjścia na miasto, na integrację. Natomiast godzina 20 na basenie. No więc z basenu wyszliśmy jakoś o 8:30. No i organizator Rafał Leśniowski zarządził, no to za godzinę i tak się widzimy w holu. Okej. Więc proszę się szybko ogarnąć. No więc szybko poszliśmy się wyszykować, zeszliśmy na dół, no i wyruszyliśmy w miasto. Okay. Zjechaliśmy sobie szklarską porębę, Jak tam wygląda? Bo właśnie szklarska poręba to mi się raczej kojarzyło z takim miejscem na uboczu, gdzieś właśnie lasy, góry. A jak tam wygląda? Można powiedzieć, że to jest takie miejsce na uboczu, ponieważ tam, no nie wiem czy normalnie ludzie tam mieszkają, natomiast to jest miasto typowo turystyczne. Aha. Bo albo budki ze sprzedażą różnych właśnie pamiątek, no, ludzi chyba miejscowych było niewiele, bloków mieszkalnych też raczej mało, no i wszędzie gdzieś nie obejrzeli góry. Tak jak my wszędzie staliśmy w centrum miasta, wyszliśmy na dół,
tak w centrum miasta stojąc, widziałeś wszędzie góry, dookoła siebie dosłownie. Także miasteczko jest bardzo malutkie. Dosyć szybko znaleźliśmy lokal, w którym mogliśmy zasiąść. Okej. W lokalu też taki chill out, też po piwku, no i tam zaczął się parkiet, nie? Czyli tańczyliście jeszcze dwa treningi, gdzieś tam, a nie, już w sumie byłaś po trzech treningach obozu, tak? Czyli po trzech treningach obozu, plus basen, plus sauna. I jeszcze tańce. Tak. Także wróciliśmy po tych tańcach, była pierwsza w nocy do spania i o 7 znowu w niedzielę powódka na 8 na śniadanie. No i po śniadaniu... Co wy tam jedliście na tym śniadaniu? Na śniadaniu? Czekaj, zapomniałam ci jeszcze powiedzieć. Bo po kolacji, jeszcze przed wyjściem na integrację, wróciliśmy na stadion, żeby mieć ćwiczenia skoki przez płotki. Czyli trzeci trening w ciągu dnia. Tak. Tak, okay. Skoki przez płotki jeszcze były. Czyli tak jak na początku mówiłem, że 2-3 treningi tak, dziennie. Tak, bo to jest z opiłką lekarską, to jeszcze potem my wyszliśmy na stadion, miały być skoki przez płotki. A kobiety miały trochę gorzej, bo te płotki były nieregulowane. Rozumiem. Więc z ledwością to tak mogłyśmy przełożyć. Widziałem jakieś filmy i nie wiem, czy mogę to wykorzystać. Może trochę zdradzam i taką tajemnicę tworzę, ale jakbyś mogła podpytać, czy można to wrzucić jakąś wyrywkę tam kogoś. Myślę, to... że chyba można, bo generalnie Rafał nas pytał, że wyrażamy zgodę na udostępnienie tego gdzieś w sieci, ponieważ cały czas relacje były na Decathlonie Polska. Okej, to jakbym mógł wykorzystać do tego materiału jakieś przebitki, zapytaj się. Dobrze. Wytniemy to. Dziękujemy bardzo, jeśli się zgodziliście. Pozdrawiamy kogo? Kto tworzył to? Rafał Nasiłowski. Nagrywał, tak? Tak, nagrywał, robił zdjęcia, fotografował, cały czas gdzieś nas tam wyprzedzał. Okej, czyli Rafał, bardzo ci dziękujemy, jeśli się zgodziłeś i pozdrawiamy Rafała Nasiłowskiego. Jak się nie zgodziłeś, to wytnę. To wytnę. Mieliśmy jeszcze dwa spotkania z dietetykiem, tak? Okej. Jedno było w piątek. A drugie w sobotę. Czyli tam była dietetyka. Jeszcze chwilka była z dietetykiem. Podsumowując, okej, bo potem jeszcze jest niedziela i jest jeszcze poniedziałek, prawda? Nie, w poniedziałek już byłam w pracy. Pracy byłaś w poniedziałek, pracy. Dobra, to się mało także, pomyliłem trochę. Także dobra. W niedzielę trafiliśmy na bieżnię, tam na stadionie. Z rana. Tak, z rana już po śniadaniu trafiliśmy na bieżnię. No i mieliśmy treningi na bieżni. Także tutaj koledzy i koleżanki trenowali na bieżni dłuższe dystanse. Ja robiłam bieganie po trawie wzdłuż, tak jakby bieżnia była na 800 metrów. To ja w zasadzie w tym. Czekaj, 800 metrów czy kółko 400 było? 400 pewnie. No, kółko 400, no. Tak, dobra, tak, kółko tak. 400. Racja, że racja, faktycznie. Nie ma znaczenia, ale ty robiłaś wewnątrz stadionu, ja robiłam wewnątrz, tak? Wewnątrz stadionu. Okay. Wewnątrz, robiłam cały czas przybieżki i to było na zasadzie takiej, żeby jak najszybciej dobiec całą długość i z drugiej strony truchtem wracać. Okej. Okay. I tak 10 serii. Czyli takie interwały robiłaś. Takie interwały, dokładnie. No dobrze, dobrze, więc już poznałaś sporo takich technik treningowych, które możesz wykorzystać w kontekście swojego celu, który tak, masz spalanie w tanki. Gdyż trener Andrzej Szczupak mówił też, że jeżeli chodzi o takie interwały, są bardzo dobre na przełamanie swoich dystansów, tak, że dzięki nim można te dystanse szybciej przebiec. Jasne. Zdecydowanie to jest jeden z takich podstawowych treningów, który powinien mieć biegać, żeby przyspieszyć. No właśnie, i ja na tych reglach, jak biegałam, to na reglach się okazało, że w sumie swój czas na 5 km pobiłam o minutę. Minutę? O minutę, gdzie to było 700 metrów nad poziomem morza. Czekaj chwilę. To się wytnie. Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, to się wytnie. To się wytnie pewnie. Dobra, to powiedz, ty pobiłaś o minutę, a jaki masz teraz czas? Jaki to jest rząd właśnie? 40 minut. 40 minut teraz masz, twoja aktualna życiówka. Tak, dokładnie. Okay, dobra. Także jeżeli w górach mi się udało tyle zrobić, to założę się, że no tutaj jak na razie ten tydzień sobie pozostawiłam na regenerację po tym wszystkim. I słusznie, to jest też bardzo dobry tak, pomysł. Tak, ponieważ jak wróciłam, to...
Po prostu wszystko czułam, wszędzie, wszystkie mięśnie brzucha, uda, łydki, mięśnie ramion, wszystko, dosłownie co się dało. Polecamy obozy, ale jak widać można połączyć treningi wyczynowe, bo dobra, wyczynowe, dużo to powiedziane, że wyczynowe, bo jednak to nie byli sportowcy olimpijczycy, tylko jednak amatorzy, nie? Mimo wszystko, więc można połączyć właśnie gdzieś tam początek biegania, bo 5 miesięcy, 6-7 biegasz, tak. Nie? Z kimś, kto biega maraton. Tak, jesteśmy w stanie to połączyć, ponieważ wszystkie rozgrzewki, wszystkie ćwiczenia wykonywałam tak samo jak oni, tylko ten główny, docelowy moment treningu miałam zmieniany do swoich możliwości. Pytam o to, bo wiesz, może się zdarzyć, że będzie więcej takich konkursów w przyszłości, ktoś wygra i będzie się, powiedzmy, bał pojechać. Co byś powiedziała takiej osobie? Nie ma się czego bać, korzystać i jechać. Korzystać i jechać, tak, tak dużo jest. Osób tam właśnie, z tych osób, które wygrały, powiedzieli, że to było ich życiowe marzenie w ogóle, znaleźć się w tym miejscu, na takim obozie biegowym. Tak. Naprawdę? Tak, że to było ich marzenie, także oni byli zafascynowani. Ale jak ja do ciebie dzwoniłem, to mówię, jedź dziewczyno, nie wiem, składamy się, ale masz tam pojechać, bo to się zdarza raz na milion. To naprawdę nieczęsto się takie rzeczy zdarzają. No właśnie, i ekipie Run Beach Morning też chciałabym podziękować w zasadzie za to, że się w jakiś tam sposób dorzucili do tego. Do biletu. Do biletu w jedną stronę. Ale to były twoje urodziny też. Tak, też moje urodziny. W ogóle wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No, taki był zamysł, żebyśmy prezent zrobili dla Eweliny i mam nadzieję, że się uda. Udał się, jak najbardziej. Jak najbardziej się udało. Także jestem w szoku do teraz. W niedzielę, jak właśnie byliśmy na tej bieżni, to po skończonym naszym treningu właśnie zobaczyliśmy, że jakaś kobieta biega dosyć porządnie, tak? Okay. Ma taki super trening. No i jak się okazało, później jak prosiłam do niej, to była to Anna Sabat, właśnie mistrzyni lekkoatletyki na 800 metrów. Byliśmy zafascynowani tym, że to naprawdę przesympatyczna dziewczyna. Wysyłałam ci też zdjęcie, Anna była w środku. Ja jeszcze nie przeglądałem. Anna była w środku, taka brunetka. Okej, okay, okej. Z aparatem na zębach, więc na pewno poznasz. Dobra. Nie będę jej udostępniał, bo jeszcze mnie dopadnie. Natomiast do zdjęcia naszego się zgodziłam, więc jeżeli ustaliłbyś grupowe nasze zdjęcie, to myślę, że nie byłoby problemu. Okej. No dobrze. No i co? Potem wróciliśmy, też zjedliśmy obiad, poszliśmy się już dopakować do końca, no i zaczęliśmy się żegnać na dole. Ustaliliśmy, że na pewno się w takim gronie jeszcze gdzieś musimy spotkać. Najlepiej na biegu. Tak. Coś chodziły słuchy, że niby ten bieg miałby być w listopadzie, aczkolwiek ciekawe gdzie. No właśnie, to też jest... Czy to nie znowu drugi koniec Polski? Jakby było chociaż w Warszawie, to fajnie by było nawet taką ekipą się spotkać, nie? To tak, ktoś dokładnie. Nie jest daleko. Tym bardziej, że Rafał i dwóch byli z Warszawy. O, widzisz. Jeden był z Olsztyna. Koleżanka była ze Szczecina i druga koleżanka nazywała Żorów. A to też pewnie gdzieś tam. Gdzieś tam właśnie okolice, tak, niedaleko za Wrocławiem. Okej. Także też tam tylko koniec. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że byśmy rozstrzeleni z całej Polski faktycznie. Tak, tak rzeczywiście. Tak, nie było czegoś takiego, że. Chociaż to jest w ogóle jaki traf, że dwie osoby z naszej ekipy. Ja mówię o tym, bo to dla mnie jest do dzisiaj szok, że dwie osoby na 219, gdzie cała Polska mogła brać udział w konkursie akurat od nas. No tak. Ale w formularzu nie było, że podawaliśmy lokalizację. Nie, w formularzu nie podawaliśmy lokalizacji. Nie było lokalizacji. Nie, tego nie było. Chyba podawało się imię, nazwisko, maila i opinia. I opinia, tak, no. Czyli tak naprawdę nie było wybierane, nie wiedzieli, był przypadek. Nie wiedzieli skąd, czysty przypadek. Ciekawe. No dobra, i co dalej? Wróciłaś do domu. No, jak wróciłam do domu, w niedzielę była to już północ, jak byłam w Gdańsku, Boliwie. Więc zanim się położyłam spać, była pierwsza w nocy, a na 9:30 do pracy. 9:30 do pracy. Można. Można.
zaprosiłem swoich znajomych, żebyśmy pobiegali, poruszali się w niedzielę rano na plaży i każdego tygodnia to organizuję. Jest to już 24 event. Moim zadaniem jest inspirować osoby w delikatny sposób do tego, żeby zaczęły się ruszać, do tego, żeby zaczęły dbać o swoje zdrowie, ponieważ to tak naprawdę jest baza do wszystkiego, co wykonujemy codziennie, bo musimy mieć zdrowie, żeby robić inne rzeczy. Się wytnie. Dobra, mam nadzieję, że będziesz mogła więcej na takich obozów gdzieś tam pojechać. No i że będziesz biegać dalej. Nie wiem, będziesz biegać czy nie będziesz? Będę biegać dalej, no nie mam zamiaru przestać, tak? Jak już osiągnęłam możliwość biegania na odległość 5 km, czego nigdy nie robiłam. I w dodatku, mając świadomość, że cały czas chudnę, powiem Ci, że mi się biega coraz lepiej. Coraz lepiej Ci się biega. No właśnie, ja się zastanawiam, czy też te początki, te początkowe 3 km nie były takie ciężkie, bo ja też więcej ważyłam. Bo ważyłam plus 14. No tak, zdecydowanie. Teraz ja z każdym tygodniem odczuwam taką jakby lekkość. To już chyba nie tyle, co same buty dają mi amortyzację, ale też ja wewnętrznie tak odczuwam. Sama, nie? Załóżmy sobie plecak 14 kg, będzie dosyć ciężko. Nie? Dobra, będziemy powoli dobijać do brzegu, więc mam nadzieję, że wywiad Wam się podobał. Jeśli się podobał, a nie odpowiedzieliśmy na jakieś Wasze pytanie, to i z Eweliną odpowiemy na wszystkie komentarze, które napiszecie pod tym wywiadem. Odpowiemy na wszystkie. Odpowiemy. Okej, okay, więc zachęcamy do subskrypcji i do dzwoneczka. Nie jesteś Karoliną, tylko jesteś Eweliną. Dokładnie. Dobrze, dziękuję Wam pięknie za to, że obejrzeliście ten wywiad. Bierzcie udział w naszych akcjach. Przychodźcie na Run Beach Morning, czy przychodźcie na inne akcje testowania butów z Decathlonem. My akurat robimy z Decathlonem, czy może takie akcje. No właśnie, oczywiście wielkie podziękowania dla Decathlon Polska za organizację tego wszystkiego, tak? Dokładnie, bo tak dziękujemy naprawdę, bardzo. Gdyby nie Decathlon, to nie byłoby obozu. Dokładnie. I też dziękujemy Decathlon Przymorze za wyprawkę dla Karoliny. Eweliny. Jezu Chryste! Szok, szok. Dobra, dziękujemy w szczególności też Decathlon Przymorze za wyprawkę dla Eweliny. No, za to, że dostałaś bluzkę i też tą nerkę można było gdzieś schować sobie telefon. Tak, ta nerka się bardzo przydała na wyjeździe, że mogłam w nią włożyć najważniejsze rzeczy, żeby szybko iść na trening. No dokładnie tak. Więc dobrze, dziękujemy pięknie za obejrzenie tego wywiadu i zapraszamy do subskrypcji, dzwoneczka i zostawienia komentarzy, na które wszystkie razem z Eweliną odpowiemy po tym wywiadzie. No to dziękujemy. Dzięki bardzo i do zobaczenia.